Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Wracamy na nasze wyzłocane pszenicą pola, kochani, i posrebrzane żytem. Będziemy je teraz dalej budować, tak jak i cały przemysł na Trelawney. Prowadzący nas, kochani, do ultimatywnego zwycięstwa. Jak uda się teraz budować i spełnić założenie naszej rozgrywki. Jeszcze jeden region oczywiście nam został do odwiedzenia, Afryka, kochani. I obiecuję wam, jak tylko dojdziemy tu do inżynierów, nawet nie do inwestorów, ruszamy na podbój Afryki, kochani. To już jest postanowione definitywnie, nie będzie więcej odraczania. Nic nas nie zatrzyma. Balansowanie innych wysp po drodze się tym zajmę, kochani. Dalej kierunek Afryka, NBESA dokładnie. Odpowiednik Annowy Afryki, kochani. Nie mogę się już doczekać, aż zabiorę was tam i sam dopłynę, bo jeszcze nie byłem i nawet nie podglądałem na YouTubie nigdzie, kochani, od premiery. Przyznam się szczerze, po prostu nie podglądałem. Dobra, spróbujmy tak to zrobić tutaj. Zaraz się podpisze drugi. Drugi trzeba uciąć, jak mówił klasyk, tak. Dobra. Teraz już będzie łatwiej, kochani. Powinno być łatwiej i to powinno wystarczyć, po prawdzie, na zaopatrzenie tej wyspy. Mam taką szczerą nadzieję. Już ostatnie dwa. Dwa czy jeden wejdzie? Właśnie, wejdzie jeden. Słabo, słabiutko, ale to nic. To nic, kochani, bo zrobimy sobie tak wtedy. Też nie możemy tak zrobić, prawda? Ale już nie będziemy budować molocha kolejnego, tylko zrobimy to w skrócie dużym telegraficznym uproszczeniu. O tak. A wtedy, kochani, niech tędy biegnie... Właśnie, niech tędy biegnie dalej droga. O tu, o to. I tu, gdzie chciałem ten swój słynny przemysł założyć. Tak założę, kochani. Tak właśnie będzie. Farm nigdy dość. Jak wiecie, zaraz nasze żarłoki się rozkręcą na dobre. Żeby ich uprzedzić nieco w tym. Szybki podgląd w grodzisku. Chcę tylko jedną rzecz, kochani, zobaczyć. W grodzisku oczywiście. Okulary stabilnie. Dobrze. Mosiądzu mamy bardzo mało, okazuje się. Ale chyba pływa. Powinien dopływać, prawda? Niczego wam nie brak? No to świetnie. I nie zaczyna wam być brak, że tak spytam? Profilaktyczne? Nie. Kawa, okej, szampan, cygara. Jednak, no musi być propaganda. Póki co, kochani, nie jestem w stanie z niej zejść. Damy radę, spokojnie. Przeniesiemy się tylko do Trelawney i będzie już tylko lepiej, kochani. Właśnie, a propos przenoszenia się. Materiału zaczyna nam brakować, jak widzicie, kochani. Już się ładujemy. Już natychmiast, kochani. Wysyłamy je na wyspy. Już pospieszę, ładując nasze kolejne okręty. Potrzebnymi materiałami. Właśnie, powinienem tam deski chyba zacząć wytwarzać. To nonsens, żebyśmy deski wozili przez taki kawał, kochani. Rozumiem stal, której tam nie wytwarzamy tymczasowo, ale deski? Proszę cię. Deski to nie! Bliżej, bliżej, nie wstydź się. Potrzebujemy załadować wszystkiego. Wszystkiego najlepszego. To będzie to, kochani. Niech odpłynie tylko statek. Ty wracaj do pracy, a my poczekamy na nich, niech się przestawią. Nie wyrabiają pomału, widzę nasze szanowne pirsy. No więcej nie mogę niestety dostawić, przykro mi. Państwa od razu zaprosimy. Nie, Willy, nie mam czasu na twoje głupie zadania. Zejdź mi z ekranu, że tak proszę. Poproszę. Już. Trelawney płyniemy. Dobra. Nadchodzimy. Nadchodzi też czas rozbudowy tych magazynów. Gdzie bym go postawił, kochani? Myślę, że tu. Myślę, że tu. Wtedy sobie od tej odnogi możemy ładnie pójść tutaj. Mhm. Tak. Dobra. Okej, okay. Teraz kolejne możemy postawić, oczywiście farmy z pszenicy, jak się państwo domyślili. Tak. Aha. Już my tu sobie ładnie poukładamy. Sami. Proszę się o nas nie martwić absolutnie. Tylko żeby to miało sens, kochani, i ręce i nogi, tak zwane, muszę wyliczyć, ile tego potrzeba jeszcze. Czy jedna, czy dwa będą potrzebne gospodarstwa, jak państwo myślą? No tu jest dużo więcej pól, więc myślę, że dwa. Myślę, że to trzeba będzie przebudować jeszcze jednak.
Tak, zdecydowanie, kochani. To możemy dać na tyłach tu. I wtedy też mam blisko do magazynu. Prawda? Można by tą dziurę już załatać tam wtedy. Prawie całą. Prawie całą, kochani. O, jest okej. Wtedy wiadomo, następne tu i tak dalej, już wiemy, mamy to opracowane do perfekcji, myślę, kochani. Pytanie jak ze zużyciem, nie wiem jeszcze jak ze zużyciem ropy, zaraz się okaże, kochani, wszystko. W praktyce, obawiam się. Czy to jedno wystarczy? To jest nawet lepiej niż myślałem. No proszę. Coś takiego. Fajnie. To wtedy kolejną już tu sobie postawimy, kochani. Tak. Czy państwo widzą to wielkie pole pszenicy? Słabiutko, jak w tą stronę się nie da. A w tą? Czemu nie? No i tu zaczynają się schody, kochani, ale nie ma problemu. Nie ma problemu, gdyż... Za chwilę temu zaradzimy, jak się państwo domyślają. Dobra, kochani, to będzie to, uwaga. To jest ta chwila. Kiedy powiem sobie dość, jak śpiewał klasyk. Fajnie wygląda. Myślę, że jest okej. Okay. Można by jeszcze kłócić się, że więcej tu wejdzie i tak dalej. Ale myślę, że przyrost pszenicy jest w sam raz, kochani, jak na ten etap gry. Myślę też, że musimy paliwko tu dociągnąć. Dobra, bardzo fajnie. I teraz przemysł chlebowy byśmy zbudowali cały. Ale niech się pasza zbiera. Uuu, tutaj coś spartoliłem, widzę, kochani. Czyli znowu mam do poprawki coś, tak? Jak mnie mam. Tutaj coś spartoliłem, zobaczcie, bo... Nie dość pól postawiliśmy sobie, kochani, jak się okazuje. Teraz dopiero jest dość pól. Coś takiego. Dobra. No i tutaj standardowo, kochani, możemy tylko dobudować. Już w znanym nam kierunku. Ewentualnie na kolejne pole miejsce nam to pozostawia. Dobra. A na razie niech tak sobie istnieje. Potrzebujemy to zacząć przetwarzać, kochani. Potrzebujemy, żeby elektrownia też miała co robić. Czy jeden... Właśnie, to jest dobre pytanie. Czy jeden wystarczy, żeby to wszystko zaopatrzyć? Chyba będzie musiał. Magazyn, który nie ma połączenia, tak, widzę to. Dlatego tak wolno to idzie zapewne. Dobra. Może teraz, kochani, zbyt wielu przewoźników, to ulepszmy je, skoro nie wyrabiają chłopaki. Ziemniaczki wyrabiają na razie, jeszcze to trzeba będzie powiększyć prawdopodobnie, kochani, pola. Na razie tak jest okej, moim zdaniem. Teraz przemiał tego wszystkiego. I świnki, od świń zacznijmy, kochani, bo tak będzie prościej zaprojektować całość. Tu będzie przemysł piwowarski, chmielowy i nie tylko. Zacznijmy od świń jednak, kochani. Świnie będą tu, mianowicie, powciskane. I magazyny także. Zaczynamy, kochani. Naszą małą świńską przygodę. Dobra, tak bym to widział. Czy te drogi... Nie mają sensu chyba, co? Nie mają. Będziemy takie klastery po 4 robić. Nawet nie czuję, kiedy rymuję, tak? Zgadza się. Klastery po 4, dobra. Ile... I chyba dalej nie da rady iść. A tutaj zrobimy po prostu nowy magazyn, kochani. Tak jest. No, to będzie okej, myślę.
to będzie ok, kochani, bo ja sobie puszczę taką wiązkę wtedy. O, nie mylić z wiązanką. Tam też często mam ochotę puścić, ale nic z tego. I teraz sobie odtąd pociągniemy tak, kochani, całość. Czego brakuje? Desek, kochani, to już czas rozładować deski. Właśnie, a propos desek. Chciałem te cypelki wykorzystać, które na razie nie mają innego zastosowania. Zasadniczo. O, jak miło, jak dobrze jesteście. Mordy. Jak dobrze, że jesteście. Po jednym i odsyłamy go od razu. Bo w samą porę zabrakło nam desek. Nie wstydź się, nie wstydź. Trzeba rozładować wszystko. Naprawdę wszystko. Dobra. A wy na co czekacie? Na lepsze czasy? Na związki zawodowe, czy o co chodzi? Związki to oczywiście tu powstaną, ale jak będą już specjaliści konieczni. Właściwego sortu, jak kto woli. Dobra. Beton, tak. Okna jak najbardziej. Mało coś chyba desek przysłałem, wydaje mi się. Zaraz to naprawię oczywiście, ale straszliwie mało tych desek jest. Nie wydaje wam się, kochani? Bo mi naprawdę... przestają się liczby zgadzać pomału. Dobra, i teraz całość gagatków odsyłamy. A ty tu podpłyń bliżej. Bądź łaskawa. Jeszcze okna, tak jest. Jeszcze okna. Cyk, 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 cyk. Podpłyń na to. Już. Całą tą ekipę z powrotem po deski. Deski chyba sami zaczniemy po prostu wytwarzać, kochani. Ile można polegać na dostawach. To jest coś, co wstydzilibyśmy się nawet importować tutaj. Dobra, ja to sobie wymyślę tak. Na razie to zburzę. Ile mi tu wejdzie drwali, proszę państwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, dobra, od razu to postawmy. Dobra, na razie tak, kochani. Gdzie tu mogę magazyn zmieścić? Tu. Mógłbym tu. Dobra, niech tak będzie. Dosłownie jedziemy po bandzie, jak to się mówi. Aha, i połączmy je wszystkie. Teraz tak, moi drodzy. Dobrze, niech posadzą lasy. Może tak już nie. Może mamy tu lepsze miejsce na to. Fajnie. Cyk, cyk i cyk, kochani, ale mi się krzywą prowadziło. Jakbym pił coś dzisiaj, a przysięgam, nic nie piłem, absolutnie. Dobra. Dajemy, kochani. Teraz to. Tartaczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niech pracują na razie tak. Może nie tylko na razie, ale w ogóle niech tu mają swoje miejsce. Może niech nie jeżdżą specjalnie z dostawami. Tylko nam się wszystko ładnie tutaj zmieści, kochani. Tu oto. Ja lubię to mieć w takich settingach fajnie, zobaczcie. O, i to wszystko się ładnie mieści. To nie ma wpływu na wydajność tartaku, jak widzicie, kochani. A ma wpływ na szybkość transportu i wtedy gotowe deski dostajemy do magazynów. To też ma niebagatelny wpływ na tempo, w jakim przerabiamy je. Dobra. I już, kochani, a te... Państwu już dziękuję, brakuje inżynierów. Dobra, zaraz zaradzimy. Teraz jak mając dość desek jakby, kochani, wracamy do naszych świń, które się tu gnieżdżą pomału. Czy paszy wystarcza? 42 wielki przyrost, nawet nie podlega żadnej dyskusji, że mamy dość. To chciałem zobaczyć właśnie.
Podobno jak chciałem to więcej świń dostawić. Raz, dwa, trzy. Uuu, a co to tak lipnie wyszło? Aha, rozumiem. Już rozumiem. Głupotę roku popełniłeś, partyzan. Usuń to, nie wiem jak ja to zrobiłem, kochani. Sam się sobie nie mogę nadziwić czasem. Gram tyle czasu w tą grę już i dalej takie dziwaczne błędy mi się zdarzają. Od razu to pomnóżmy razy dwa. Ja sobie między odcinkami, kochani, orientację zmienię tych budynków. Ja tylko podglądowo teraz rzucam to. Chociaż kto będzie patrzył na to. I tak te świnie wywędrują stąd, wyemigrują szybko. I to bardzo szybko, kochani, mam nadzieję. Dobra, zaopatrzenie w ilość magazynów to powinno być dostateczne w tej chwili. Tak, połączmy to, bo tu jeszcze może rzeźni nawpychamy, kochani. Jak już mamy świnki, których przybywa też mam nadzieję, no sporo, ale to jeszcze nie dość, jak się okazuje, kochani. Od razu rozbudujmy to do takich rozmiarów, jakie będą zaspokajać zapotrzebowanie w stolicy. Aha. A czemu tak to dziwnie wyszło tutaj? Mogę wiedzieć? Przepraszam. Co to taki problem powstał? A tam było takie przesunięcie, no coś takiego nie pomyślałbym. Brakuje desek, widzę. Zaraz się pojawią, spokojnie. Czy statki już wpłynęły a propos desek? Tak, dobrze. W samą porę. Wyjątkowo. Wyjątkowo coś na czas nam się udało dostarczyć, kochani, a nie spóźnione. Trzy, cztery, pięć, dobra. Za daleko stał po prostu, okazuje się. Powinno być ok teraz, kochani. Dechy niech się robią pomalutku. Jak to z deskami ma się sprawa ogólnie? Zmniejszenie o 2, kto zużywa niby deski? Powinno być na plus chyba, nie na minus, wydawało mi się. Jak mogę polegać, to polegam na waszym tempie dopłynięcia do stolicy z powrotem. Raus, zapraszamy. Dobra, teraz my. Teraz świnie mają pierwszeństwo. Gubią mi się te świnie, co? Straszliwie. Tu są. Ktoś mi chyba podłożył świnie nawet. Dobra, ile teraz mamy świn? Świno wejście, uwaga. Deski plus 3, fajnie. Świnie plus 20, jest ok, ale to, czy to wystarczy? Rzecz dyskusyjna nadal, kochani. Jeszcze tu mam miejsce na hodowlę świni ewentualnie. Wiem, że muszę ulepszyć magazyny. Widzę taką potrzebę głęboką, ogromną. Już się robi. Dobra. W tym kwadracie chcę przemysł chlebowy upchnąć, kochani. Prawdopodobnie ze związkiem zawodowym nie obędzie się bez. Teraz Ptika skorzystam z swojej rady i po prostu nie będę tu dostawiał drogi. Tyle, żeby ją połączyć inne budynki z nim. Tak jest. Tylko tyle i tylko tyle. Nic więcej, słuchaj. Dobra. Elektryczność już tu jest, bardzo fajnie. Teraz potrzebujemy przetwarzać słód, kochani. I chleb. Zaczniemy od chlebka i od wiatraków, które przyspieszone siłą elektryczności naprawdę zyskają, mam nadzieję. Zacznijmy od nich tu. Coś mi odchył. Wziął lekki. 3, 4, dajmy 6, 5. 5 wystarczy. Na każde dwie piekarnie przypadają. Teraz tak. Za daleko mi się postawiły. Już widzę, kochani. O, to będzie dobry pomysł, nie sądzicie? Bo obsłuży nam świnki też. I przy okazji te wiatraki, kochani. Więc damy to tak. A ja bym to widział tak, Don Quixote. Boom. Okej, jestem zadowolony w miarę. Jeszcze jeden, może? Nie, 10 wystarczy. Ile można tych piekarni? Litujcie się. Dobra, od razu lecimy z tematem piekarni, a propos, kochani.
2, 4, 5, 6, 7, 8. Będzie 10? Będzie 10. W zasięgu związku? W zasięgu związku. Super. Zarąbiście. Marnujesz przestrzeń! Tam by się jeszcze zmieściło! Ile by się tam zmieściło jeszcze? Dobra, dobra. Naprawimy to. Potrzebny feras, bo widzę, że go nie ma. O dziwo. Coś takiego. A to nasz piękny statek liniowy. Dobra. Feras, feras. Potrzebny jesteś teraz. Gdzie jesteś? Chodź tu. Zanim zapomnę cię zakupić. Na razie tylko ferasa. Innych specjalistów, kochani, między odcinkami sobie zakupię potrzebnych. Nie będę was męczył rolowaniem tutaj slotów. Nie wiadomo ile. Złapmy ferasa tylko na razie. Gdziekolwiek jest. Nie, pan nie będzie potrzebny akurat. Jesteś, dobra. Chociaż może tego od tych też weźmiemy? Co wy na to, kochani? Weźmy jednego, nie? I tego od piekarni. O, właśnie tego. Ferasów nigdy dość. Dobra, chodź. Jeszcze pan. Jeszcze drugiego załadujmy od razu. Ten do modułów chmielu się przyda, kochani, myślę, na handel. Ten pan, który uprawy starego świata wszystkie zmienia na lepsze. Dorwijmy go od razu. Przewijał się tu kilkukrotnie, widziałem. Teraz jak potrzebny, pewnie nie wypadnie. O, rzeźnik plus 40. Proszę bardzo, też się przyda. Jak najbardziej. Teraz zawsze w modzie. Next. Dobra, płyń feras, a my już sobie dolosujemy go we własnym zakresie, teraz. No, taki charakterystyczny typek. Gdzie on jest? Nie, ferasów już starczy, naprawdę. Ferasofobii się nabawię w końcu. Zobaczcie, jak nie potrzeba kogoś, co jest złośliwe, dziadostwo generuje zawsze go, jak, o właśnie, jak potrzeba. To już go nie ma, fajnie, jest. Ponarzekał trochę i dostał, nie? No i dobrze. Żebro, ta. Żebro ekspert. Nie, nie chcę wojny. Chcę spokoju świętego i chcę zbudować z widzami fajne miasto. To może być? Pani Anne Harlow? Ujdzie? Będzie coś z tego? Czekamy na nich. Nie będziemy więcej budować na razie. Poczekamy, aż okręty przypłyną, kochani. Może to jeszcze piwowarski przemysł wejdzie. Kto wie, kto wie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, kochani. Na razie niech to sobie tak stoi fajnie wszystko tu. Pod elektryczność też się chyba podpinam, prawda? Chyba tak. Bo to bardzo podnosi wydajność i nie chciałbym stracić tej okazji. Właśnie, na to, żeby tu zabrakło jej, kochani. To by była głupota, gdybyśmy sobie nie podciągnęli prądu, prawda? Teraz chyba jest lepiej już, co? No oczywiście, i tak ma być. Dobra, zaczynałem rolników brakować, widzicie to, kochani? Pomału. I ryb, obawiam się, że może nam brakować, więc myślę, że muszę dołożyć trochę. Byle z dala od turystyki. One miały swoją siedzibę. Nie wiem, jaki tonaż będzie wystarczający, kochani, zaraz się okaże. Na razie to tak tylko roboczo, jak państwo się domyślacie. Ja lubię mieć ten magazyn tak otoczony, nie wiem. Po prostu nawyk z Anno 1404, kochani. Które jako jedyne Anno wcześniej grałem, przed 1800. Fajnie to pole wygląda, podoba mi się, zobaczcie. Fajnie, widać, że poważni biznesmeni, tacy jak my tutaj mają swoją siedzibę, a nie kurczę, jakiś sztuczny AI, który, o, pola w dwie różne strony kieruje na przykład, jak ja nie przymierzają. Nie no, trzeba z dystansem tego podejść. Nie wszystko mi się udaje, nie jest idealna rozgrywka. Ba, kochani, ona jest daleka od ideału. Świn nam przyrasta, bardzo fajnie, bo czas już rzeźnie, kochani. Zaprząc do pracy. Już wiem, co tu chciałem postawić, właśnie mnie olśniło. Tu miały się rzeźnie rozciągać wszędzie. Czy
to wystarczy? Dobre pytanie. Na pewno magazyn tutaj się przyda, kochani. Co by obsłużył te wszystkie rzeźnie na tyłach. Jakiś dostęp musi mieć do nich, prawda? No i jest okej, uważam. Trzy. No i słabo. Czwarta by się przydała, co? To może tak. O, cztery, dobre. Na pełnej jedziemy, kochani, naprawdę na pełnej. Teraz już myślę ruszy w Trelawney. Produkcja chlebka. Myślę, że coś z tego będzie. Piekarnie mają co robić, jak państwo widzą. Wygląda na to nawet na duży plus lecimy. Jeszcze mam potencjał powiększenia tego. Teraz mydlarnie, kochani, żeby robotników zaopatrzyć i uszczęśliwić. Poziom profilu rośnie, nie dziwię się. Tak jest, oczywiście sprawdzimy. Już, publikuj. Obniżaj konsumpcję. Natychmiast. Dobra. Fajnie, to mamy ogarnięte. Brakuje już, widzę, rzemieślników. Dobra, to teraz powiększam miasto, kochani, o kolejny moduł. Boom. Dobra, niech przybywa ich. Robotników też za chwilę będzie więcej potrzeba. Oj, więcej. Nasz segmencik się rozwija. Czy nam wystarcza ropy? Oto jest pytanie, kochani. Mam nadzieję, że tak. Tak, ale zaczyna ubywać pomalutku. Chyba, że czekamy na dostawy. Zobaczymy. Może jeszcze ten tankowiec, kochani, zwodujemy sobie w międzyczasie, czekając na dostawę innych surowców. Może jeszcze ten tankowiec nie zaszkodzi. Podobnie jak transport kolejnych desek. Za chwilę rozbudowa miasta wejdzie na nowy poziom, kochani, do rzemieślników, jak się domyślacie. Do inżynierów już mamy tam sporo materiału zebranych i sporo trzeba będzie dowieść jeszcze, mam tego świadomość, tak, tak. Jak najbardziej, kochani. Teraz dużo desek i cegieł będzie nam potrzeba, więc od nich zacznijmy nasze przygotowania w ogóle. Dobra, przeskok do Trelawnej szybki. Jak tam statki dopłynęły? Feras już jest? Dobra, świetnie, już są, kochani. I do rzeźnika to się sprawia, jak państwo widzą. Ten do chmielu się przyda bardzo, bo tutaj będą wszystkie pola chmielowe już za chwilę upychane, kochani. Stąd piwa nawet chciałbym eksportować, nie tylko importować tu. Do naszych wysp w innych, kochani, częściach świata. Żeby niczego i nikomu nie brakowało. Absolutnie nikomu i absolutnie niczego. Jedziemy, kochani, z tym koksem. Świetnie, że mamy kolejną wyspę rozbudowaną i kolejne punkty wpływu nam wpadną. Lada moment, kochani. Odbijamy się od dna w zasadzie, bo było cienko w pewnym momencie. Do roboty Feras. Do roboty pan. I kogo jeszcze damy? Pani do rzeźnika i do piekarni. Bardzo fajnie. I jedziemy, kochani. Bum, bum, bum. Zobaczcie, co się dzieje. Oszaleliśmy. Wzrasta, kochani, ilość kiełbasy i wszystkiego innego. No, nie tak, jakbym chciał z kolei. Jak tam świnie rosną? Plus 45 świn. Trzeba więcej rzeźni, kochani, tym samym postawić. Więcej rzeźni już się robi. I świetne. No niestety, to jest minus tego Anno Wiercie. Trzeba takie molochy, widzicie, kochani, budować. Te wszystkie niezbyt atrakcyjne layouty, gdzie mamy tego tony napchane właśnie w ten sposób. Mydło jeszcze będzie potrzebne, jak się domyślamy, kochani. Tak jest. Już. Mydło. Tak, tak. Oczywiście, mydlarny już stawiam. Elektryczność jej nie zaszkodzi, jak wiemy, kochani. Nigdy mi się to chyba nie znudzi jednak, kochani. Naprawdę. Nie jest to może najwydajniejsze ustawienie, na razie musi wystarczyć, kochani. I będzie wystarczyć. Świetnie. To nam zaopatrzy. Dwie mogą jedno, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze potrzeba więcej. I myślę, że potrzeba magazynów także będzie, kochani. Czy to mydło upchamy już tutaj na przykład? Nie, nie mogą się nakładać przecież te
No dobra. Może mydła aż tyle nie będą zużywać, co? Zobacz. Może nie będą scen robili, co? Niech sobie zaplanuje to, kochani, jeszcze. Świetnie, cieszymy się bardzo. O właśnie, jakby to tak zrobił, kochani. I to jest to. Zobaczcie. Od razu mamy odciążony magazyn. Jeszcze tylko go połączę z drogą, tak jest. Rozumiecie, kochani, dlaczego taki layout? Idziemy po takim okręgu w zasadzie. Teraz mydlarnie muszą się tu zmieścić. Jakoś, kochani, i jeden magazyn też na pewno. Ile tego mamy? 2, 4, 6, 8, czyli 4, tylko 4 mydlarnie. To nie jest tak dużo. Nic nie urywa, prawdę mówiąc, ta ilość. 2, że to nie jest taki mały budynek, jak widzicie, kochani. Wcale. Wygląda to parszywie, mam świadomość tego, kochani, ale nie jestem w stanie nic zrobić na tym etapie. Mogę tylko dostawić mydlarni, ewentualnie. I przenieść magazyn gdzieś tutaj. Parszywie to wyszło, prawdę mówiąc. No nic. Taka karma. Nie, no żartuję. Coś z tym zrobię ostatecznie, prawda? Dobra. Dużo magazynów, ale też dużo ich potrzeba, jak się Państwo domyślacie. Brakuje robotników, widzę. Już ich dostawiam, kochani. Już powinniśmy być w stanie ich potrzeby pokryć w tej chwili. Żeby mieć ich więcej. Dobra. Zdecydowanie, kochani. Kolejna dzielnica w Trelawney. Cyk. Powitajmy. Czego brakuje? Desek oczywiście. Jak żeby inaczej, kochani? Jak żeby przecież inaczej? Zapraszamy do grodziska po deski. Nie tylko deski, po inne atrakcje. Ciekawe. Populacja. 130 tysięcy. To chyba największa, jaką mieliśmy, kochani, od początku. Niech ja to przemyślę. Jak to można przebudować, kochani, efektownie? Jakoś można, na pewno. Począwszy od tego. Tak. Tak. The fire is out of control. Dobra, jestem zadowolony. Tak, jestem. Czy wszystko ma połączenie z drogą? No nie wszystko, okazuje się. To już jestem średnio zadowolony akurat z tego. Dobra. Tak będzie musiało to zostać niestety, kochani. Właśnie, nie są połączone z magazynami, to mnie martwi. Teraz będą chyba dopiero. Tak. To będzie poza zasięgiem, co? Niestety. Trudno. Trudno, kochani, i tak to zrobimy. Nadal myślę, jak to sensownie rozplanować. Proszę mi wierzyć, to nie jest łatwe. Nie jest to łatwe, kochani. A chcę, żeby wszystko było w zasięgu.
Może tak to powinienem zrobić, właśnie. Teraz magazyn tu. Tuż poza zasięgiem, o tu. Zamiast tu. Tak jest. I teraz gdzie on się kończy, ten zasięg? Tu. Dobra. Czyli zrobimy sobie tak. O! Już wiem, kochani. Wiem, jak to rozwiązać. Pamiętam, że gdzieś wysłaliśmy naprawy. Tak, rzeczywiście. Gdzie to było teraz? Gdzie ja wysłałem materiał naprawy? Już wiem, kochani. Tutaj oczywiście. Zapomniałem o tym całkiem, przyznaję. I mam nadzieję, że nie skończę to katastrofą jeszcze, kochani. Jeszcze nie chyba. Powinno być ok. Powinno być ok. Dobra, statek niech wróci. I co tam jeszcze wybuchło? Za przeproszeniem? A i tam zaraz ruiny, nie? Co tu się wyprawia? Kto mi powie? What the hell happened here? Dobra, wracamy. Jak jeszcze wyciągnąć max, kochani? Jak to jeszcze zrobić, nie? Dobra. Mydlarni mało, coś mi się wydaje. Jeszcze dwie i wystarczy, powiedzmy. Będzie to rzeczywistość, z którą musimy się pogodzić. Nic na to nie poradzę więcej, kochani. Tak. Jeszcze ewentualnie mogę taką przeróbkę zrobić. Ale to już wszystko, kochani, naprawdę. Jak na tym wyszliśmy? Średnio, prawdę mówiąc. Na tej konkretnej przeróbce. Nie bardzo. Dobra, ale teraz jest ok. Zdecydowanie jest ok, kochani. Jak tam mydło? Zobaczmy, ile go wytwarzamy. Powietrze chociaż jest na plusie. I że nie muszę o drugim już miejscu takim myśleć. Jest na plusie, fajnie. Ale to jest nic, kochani, jak widzicie, po wielkości naszej wyspy. To jest naprawdę nic, jeśli chodzi o zapotrzebowania tego miejsca. Zaczyna nabierać kształtu stolica, tylko czy ryb nam wystarcza? To jest moje zasady. Ryb jest stabilnie. Już tylko stabilnie, zauważmy, kochani. Więc, jak się Państwo domyślacie, czas te dobra luksusowe, jakimi ryby stały się dla Trelawney, zacząć importować z innych wysp, kochani. Bo nam ich zwyczajnie nie wystarczy, kochani. Więc musimy więcej rybaków posiąść i to szybko. Tu chyba jest jakiś nadmiar surplusik. No jest, dobra. Te ryby byśmy mogli importować już. Tylko okręt do tego będzie potrzebny, kochani. I tak się pętla gameplayowa toczy i kręci, jak widzicie. Załadujmy jeszcze statki łakociami. Potrzebnymi do rozbudowy miasta o kolejny etap, kochani. I na tym, myślę, dzisiejszy odcinek skończymy. Zobaczmy, ile jeszcze tych statków będzie trzeba załadować. Never ending story po prostu. Deski to w ogóle chleb powszedni budowy wszystkich miast, okazuje się. Nieważne na jakim są etapie. Im wyższy level wręcz, tym mam wrażenie więcej to pochłania, kochani, materiałów. Cegieł też trochę wyślijmy, bo to zacznie brakować zaraz, jak zaczniemy brukować nasze drogi. A na pewno zaczniemy, kochani, w następnym odcinku. Załadujmy tych wszystkich. Tamci już też czekają, fantastycznie. I największą flotę w historii poślemy, kochani. Do naszego miejsca. Tak, tankowiec jeszcze do... Ropa Stolica. Ropa Stolica 1. Dodajmy kolejny statek, tak jest, do tej floty. Akceptuj, niech płynie, bo może nam zabraknąć lada moment, kochani. Zwyczajnie okrętów. Propos okrętów, to towarowych chyba mi brakuje nieco. Pragnę zauważyć. Tak, Z2 i Z2, co jest wodową. Oczywiście stać mnie na jeden, jak na złość. Ale zaraz temu zaradzę szybko.
O. Dzięki. Daj mi jeszcze więcej statków, bo widzę, że będzie ich potrzeba jeszcze dużo więcej. Róbcie się statki i to szybko. Dziękujemy. A my w podzięce. Szykujmy naszą flotę, kochani. Bez mała musi dopłynąć już. Stali też potrzeba. Sporo będzie za chwilkę. Dobra. Już się szykujemy. Dobra. Wszystko nie będzie idealnie, kochani, bo aż takiego balansowania nie planujemy. Żeby każda jedna płytka była wykorzystana. Tym się zajmę w serii poradników, kochani, która na pewno się pojawi na waszą prośbę na kanale. Poradnik dla poszczególnych tierów w Anno. Myślę, że tak to rozwiążemy. Plus porady ogólne, kochani. Jak zarabiasz pieniądze, no już mam w głowie mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Jest to zaplanowane w każdym razie, kochani. Nie będziecie rozczarowani. Obiecuję. Zajmijmy się naszymi, kochani, planowanymi poprawkami teraz. W takim razie. Co jeszcze miałem załadować? Stal? O właśnie, okna i deski już. I okna i beton, przepraszam. Beton. Tak jest. Betonu też dużo, bo zaraz będziemy się rozbudowywać. Wszyscy gotowi? To czas największą flotę w historii wysłać, kochani. Z największą z dostawą w historii. Doprecyzujmy sobie. O, to chciałem powiedzieć oczywiście. No nie, nie, może brakuje czegoś i ropy zaraz nie będzie. 15 cegieł, nie do wiary. Czy jest na sali lekarz? Ej, pani od Tortilli, chodź na to. Tu też nie ma cegieł. Nie do wiary. Dobra, to wóź Tortille lepiej. Dobra, musimy to od razu zrobić, zanim zapomnę, kochani. Po co ja to tak przerzucam w zasadzie? Tak, od razu to zróbmy. Bo skutki będą opłakane, jak zapomnę. Tak. A ty też możesz co innego przewieźć, wiesz? Miałeś chyba służyć do dowożenia obreros tego, co im brakuje, prawda? Brakuje żornalejros, widzę. Widzę. A ilu domków, że tak spytam? Ratusza wam nie będę stawiał, bez przesady. Ale to postawimy. Dwa domki jeszcze, o, już. Fajnie. Teraz powinno was być dość. Mordy, mam nadzieję. Nawet za dużo jest obreros, okazuje się. Coś takiego. A teraz? Teraz jest za mało obreros. No nie. Ale teraz się zbalansuje chyba. Wierzę w was bardzo. To mi zostało w tej chwili w zasadzie. Pan pływa? Świetnie. Niech pan pływa. Czekamy na jeszcze jeden statek, kochani. Chcę to naprawić, rafinerię, zanim zapomnę. I zanim skończymy, kochani, ten odcinek. Tak, chcę ją naprawić zdecydowanie. Tak, wiem, że to mógł większą populację, ale po co nam w zasadzie? Oni są samowystarczalni, kochani. Jak widać. Dobra, odbudowana. Teraz o tym nie zapomnimy, na pewno. Wiem, że jeden miał obsługiwać wyspy, tak. Może innym razem. Willich, Nate, czy jak ty się tam wabisz. Dobra, państwo niech tu zostaną. Państwo już wypłynęli, świetnie. A my, kochani, sprawdzamy, czy nic nie jest podpalone, zniszczone lub uszkodzone. Świetnie, nie jest. Myślę zatem, że w następnym odcinku kolejne potrzeby naszej populacji zaspokoimy. Tu oczywiście trzeba dołożyć kościoły, jak się państwo domyślają, ale to tylko wpływa na zadowolenie naszych robotników. Nie będziemy tego budować. Natomiast do awansu potrzebna będzie szkoła jeszcze. I szkołę, kochani... To tylko pokazowo pasowujemy w ten oto sposób. Ship constructed. To wystarczy na razie spokojnie, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na szkołę wszystkich naszych, widzicie, drogich rzemieślników, robotników, których już teraz możemy ulepszyć do rzemieślników, kochani.
i których potrzebami zajmiemy się, zgadli Państwo, już w następnym odcinku. Za dzisiejsze bardzo Wam dziękuję, kochani. Coś nam się udało, uważam, poważnego osiągnąć. Dzięki, że jesteście ze mną. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, kochani, co byście zmienili. Jakie macie własne plany, wizje, podzielcie się może zdjęciami swoich wysp. Bardzo chętnie zobaczę i skomentuję, może coś doradzimy. Bardzo fajnie, kochani, że jesteście. Dziękuję Wam i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Anno. Trzymajcie się, pa!